Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Krystian Pojler-Falkowski. Cześć. I Mateusz Mkali-Kalicki. Dzień dobry. A mówi Adam Dębski, zwany Noxem. Mamy dzisiaj 14 czerwca 2023 i właściwie ledwo co minął weekend, który można by określić jako to nasze takie święto graczy, to znaczy znowu minęły targi E3. No, właściwie to z przyzwyczajenia nazywam to targami E3, chociaż nawet nie jestem pewien, czy one się w tym roku fizycznie odbyły gdzieś tam. Być może tak, a być może nie. Natomiast można by to też określić takim okresem czerwcowych zapowiedzi. Były różne konferencje, czy po prostu streamy. Sony zaczęło to już 3 tygodnie temu ze swoim PlayStation Showcase 24 maja. Potem odbyły się też różne inne, o których będziemy mówić. I w tym roku podeszliśmy do sprawy troszeczkę inaczej. Podzielimy ten temat na kilka odcinków, kilka mniejszych. Rok temu był to, z tego co pamiętam, chyba odcinek na 2 godziny ponad albo nawet 2 godziny. Ponad 2 godziny. Mieliśmy się wyrobić mniej niż 2 godziny, a już poleciało 2:20. Dlatego dzisiaj od razu przejdziemy do rzeczy i w tym pierwszym odcinku skupimy się głównie na samych streamach, konferencjach. Staramy się wymienić mniej więcej, jakie były, czy nam się podobały, czy nam się nie podobały. Szukajcie linków do tych konferencji, do tych streamów pod opisem. Będziecie mogli sobie obejrzeć je, nadrobić, powiedzmy, jeżeli coś zwróci waszą uwagę. Na temat samych gier postaramy się powiedzieć więcej w kolejnych i być może jeszcze wrócimy do tych konferencji, bo w kolejnych odcinkach, bo powiedzmy pojawią się w nich osoby inne z redakcji, które nie miały jeszcze okazji się o tym wypowiedzieć i tak dalej. Mamy nadzieję, że właśnie ta nowa formuła sprawi też, że troszkę więcej osób po prostu się pojawi na tym podsumowaniu. Tak więc, panowie, to powiedziawszy, od czego chcemy zacząć? Lecimy od początku, jak się domyślam. Tak, oczywiście. To co tam Sony pokazało, albo jakie w ogóle odczucia mieliście właśnie po obejrzeniu PlayStation Showcase te 3 tygodnie temu? Bo dużo osób mówiło, że raczej było zawiedzionych. Jakie było wasze zdanie? Na początku, po pierwszym kontakcie z tą konferencją, byłem dosyć zawiedziony. Spodziewałem się trochę więcej po first party. Spodziewałem się chociażby powrotów znanych marek Sony. Tego niestety nie było. Dużo gier first party było zapowiedzianych bez dat premiery, często bez gameplayów. Także to było słabe wtedy. Też zapowiedziany hardware trochę sprawiał wrażenie takiego niepotrzebnego tak naprawdę nikomu. Ten taki Steam Deck dla PlayStation, tak samo można powiedzieć. Tak, Wii U dla PlayStation. Bardziej Wii U dla PlayStation, no bo to jednak będzie ekran, który będzie cały czas korzystał z lokalnie podpiętej PS5, a więc nie będzie można go użyć na wyjeździe, chyba że... Po co to komu? No, te słuchawki będą miały zastosowanie, ale to jednak taki gadżet. Ale jak już trochę się oswoiłem z tą prezentacją, to całkiem fajna była. Tuż przed nagrywaniem żeśmy sobie przypomnieli, no bo trochę czasu minęło, co tam właściwie pokazano. Ja tutaj tak wspomniałem, że mnie się podobało artystyczne podejście do tego. Znaczy nawet wiedząc, że nie zagram w 90% z tych gier, to te zwiastuny zostały tak dobrane całkiem ciekawie. Chociażby powrót maratona. Tutaj Kali mówiłeś, tak, że jesteś bardzo zainteresowany maratonem i ten zwiastun był bardzo taki ciekawy i intrygujący. No, jednak maratonem bardzo się jaram, bo to była trylogia, która wychodziła na Macintosha i nawet na Xboxie można było zagrać maratona, a teraz właśnie Bungie reaktywuje markę IP po latach, więc to jest bardzo ciekawe. Ogólnie, jeżeli chodzi o tą konferencję Sony, to ja byłem też taki, no ja to byłem zawiedziony. Nie będę ukrywać. Jeżeli chodzi pod względem first party, bo nie dość, że tego first party było mało, to 75% gier, czyli 3-4 gier, to gry live service. I tego się po Sony raczej nie spodziewałem, tym bardziej, że później się ogłosili Sony, że większość budżetu swojego będą wpakować głównie na gry live service i będą odchodzić powoli od single playerów, co mi się bardzo nie podoba. A pod względem multiplatform bardzo mi się podoba, bo tam był Snake Eater remake, tam ogłosili właśnie porty tych Metal Gearów, Ghost Runner 2. No tam było tak dość różnorodnie, bo myślę, że każdy,
każdy gracz znalazłby chociaż przynajmniej jedną grę dla siebie, ale myślę, że chyba najbardziej dotknęło to fanów PlayStation i tak jak Poiler wspomniałeś wcześniej, nie było zbytnio znanych IP, a znane IP pojawiały się głównie jako serial albo film, czyli serial Twisted Metal albo film Gran Turismo, więc no... Tak od siebie dodam tylko, że Sword of the Sea jeszcze zwróciło moją uwagę, gra twórcy Abzu, czy właściwie artysty odpowiedzialnego za Abzu. Coś tam jeszcze chcemy dodać na temat Sony, czy lecimy dalej? To znaczy overall ta konferencja była moim zdaniem spoko. Było... Okej, okay. No tak... Tak średnio. Za chwilę jeszcze, wiecie co, wrócimy do tego jeszcze jak wymienimy wszystkie. Może się za chwilę po naszej rozmowie okaże, że trochę nam się pozmienia na przykład perspektywa. Potem jeszcze 1 czerwca pojawiło się MetaQuest Gaming Showcase, którego przyznam szczerze osobiście nie oglądałem, ale z tego co mi mówiliście pojawiła się tam nowa gra Sferego, tak? Tak, tak, była tam gra Sferego, tam parę popierdółek było, Bulletstorm VR. Co mnie bardzo zdziwiło, People Can Fly przenosi praktycznie całego Bulletstorma do VR-a, a śmiesznie, bo dość niedawno ograłem pierwszy raz Bulletstorma, więc to ciekawe, ciekawe. No tam, tak to... przepraszam, że ci przerwę, tam głównym punktem mimo wszystko była zapowiedź nowych gogli konsumenckich. Quest 3 chyba, nie? Tak, Quest 3. Mnie VR nie interesuje, bo mnie ja wmiotuję po VR-ze, więc no... Ojoj, no trudno. Pamiętam moje 30 sekund z wipeoutem na najniższych ustawieniach i zdychałem później 2 godziny, więc nie. Aj. No to jest niestety tak, klątwa VR-u, że nie każdy jest z nim kompatybilny. No dobrze, ale to rozumiem, że... jakby meta, to na temat mety nie będziemy się bardziej rozwijać. Potem z takich mniej jakby może istotnych dla wielu osób rzeczy, bo takie najgrubsze, na które pewnie wszyscy czekali, to było Summer Game Fest prowadzony przez Jeffa Keighley'ego jak co roku i no domyślam się, że jeszcze poza Sony no to oczywiście Microsoft, czyli właśnie Xbox Game Showcase. Ale były też różne inne, mniejsze, chociaż mniejsze niekoniecznie znaczy, że krótsze. No bo na przykład w środę 7 czerwca było Guerrilla Collective Showcase po raz kolejny. Trwało, z tego co pamiętam, około 2 godzin, z czego tam jeszcze była chyba godzina dla publisher i tak dalej, dla jakiegoś takiego publisher showcase to się chyba nazywało. I przez cały ten czas pokazano naprawdę od groma gier i wiele z nich to były gry, to były indyki. Tak, indyczki albo właśnie takie double A'e. Tak, i spora część tych gier, tak widać było, że to były takie gry raczej z niewielkim budżetem, więc tak coś tam pewnie każdy dla siebie mógł wyłapać, tak? Ale było to po prostu taki stream pełen różności. No sam nawet osobiście znalazłem tam parę gier, między innymi gra w stylu Tony Hawk'a, gdzie kierujemy żabką i jest taka comfy, bardzo urocza, więc... ale to później pewnie o tym porozmawiamy. Tak, tam był bardzo duży miszmasz, ale bardzo mi się podobało, że mimo, że byli prowadzący byli bardzo znudzeni, bo widać, że tam jeden prowadzący to jakby był to za karę, to jednak konferencja ta, może ten stream showcase miał bardzo fajne tempo, że był ten trailer za trailerem i każdy trailer był fajnie oznaczony, że to jest na przykład world premiere, że gra, która jest pierwszy raz przedstawiana. Co mi brakowało trochę u Sony, bo czasami bardzo nie lubiłem, że czy to jest coś nowego, czy mam się ekscytować, czy otwarty. Pytanie, czy dla ciebie nowe, to się chyba bardziej liczy. Tak, ale tego to właśnie bardzo lubię właśnie w innych showcase'ach, konferencjach, jak oni to pokazują, że to jest world premiere, albo właśnie, że to jest first party, a u Sony tego nie było, więc Guerrilla, Xbox takie coś mieli, więc to tak lubię. Ja osobiście to lubię. Nie wiem jak wy, ale no. Jak tam Poiler, ty oglądałeś Guerrilla? Czy... Oglądałem, ale tak bardziej na drugim ekranie i jako, że się nie wypowiadam, to żadna gra nie... Dobrze, to przejdźmy do mięska. Summer Games Fest. Przyznam od razu, z grubej rury powiem, że no nie byłem zachwycony. W sensie oglądałem razem z rodziną i mam wrażenie, że trochę ich wynudziłem. Mówiłem, że słuchajcie, fajnie, to będzie taka największa impreza, gdzie zapowiadają dużo fajnych rzeczy. I wszyscy tak, no tak... Tak. Fenika pokazujesz? ale żeby nie było, Alan Wake, którego co prawda Sony już pokazało, więc mnie to za bardzo nie zaskoczyło, zrobił wrażenie, więc... To był nawet chyba
bardzo podobny fragment. Tak, to był identyczny fragment chyba wręcz, więc dziwnie trochę wiesz to co? Wyszło. Myślę, że Summer Games Fest w tym roku zawiódł, bo w zeszłym roku podniósł poprzeczkę Elden Ringiem, a tutaj nie było aż takich wielkich wow, moim zdaniem. No właśnie i tak i nie, bo nadal zakończono bardzo głośnym tytułem. Pokazano tak, zakończenie się zgodzę. Finala siódemki Rebirth, tak, którego wcześniej nie widzieliśmy. I to tak naprawdę taki tytuł, którego nie spodziewałem się, że już w tym okresie będą go promować, bo przypominam, że Square jeszcze nie wydał Finala 16. To prawda. Więc wychodzi lada dzień prawie, że... Nie. Tak, więc się zdziwiłem, że hype z 16, który... Już w sumie teraz jest jeszcze bardziej podbity niż był, bo wyszło demo. Jest zabierany od tej szesnastki. Także no, to było zaskoczenie. No tak jak wspomniałem, był to zupełnie nowy zwiastun, bo już wcześniej o tym, że gra powstaje, już nawet jakiś tam zwiastun miała wcześniej, ale ten zwiastun, no przyznam szczerze, troszkę mnie nahypował. No ale to już o grach mieliśmy mówić przy następnej okazji. Tak? Może inaczej. Summer Games Fest też tak trochę zawiódł, bo myślę, że Jeff Keighley największe bomby wykorzystał na Game Awardsach ostatnich i w zasadzie większość tych gier było pokazywanych już na Game Awardsach i tym, a teraz mamy na przykład daty premiery albo jakieś faktyczne gameplaye. Aha. Może też z tego powodu. Jeszcze jedna rzecz mi się zwróciła moją uwagę, to znaczy to, że ta formuła, którą on stosuje dość konsekwentnie, tu trzeba przyznać, czyli że troszkę rozmawia z kimś na scenie, potem pokazuje grę i tak dalej, rozciąga zawsze to wydarzenie zbyt mocno. To chyba były 2 godziny albo coś koło tego. I ja nie odczułem tego. Tak? Mnie może trochę przeszkadzało, bo te rozmowy nic nie wnosiły w tym przypadku. Tak. Takie konferencje, nie, ja może tego nie odczułem, bo może mi brakowało takich prawdziwych konferencji, gdzie faktycznie deweloper wychodzi albo jakaś gwiazda. Może to ten, więc ale może... był Nicolas Cage na scenie. Tak, był. Ale był tam za długo. To był fajny dowcip, ale według mnie siedział tam 2 razy za długo. No, to prawda. Ale ogólnie Summer Games Fest, ten opening showcase, chyba jego największą wadą było to, że dużo było tak zwanych patch notesów do gier usług, które no już działają jakiś czas, no bo była zapowiedź nowego sezonu Fortnite'a, jakieś nowe dodatki do Marvel Snap'a. Nie wiem po co to komu tak naprawdę, bo fani tych gier już się najpewniej jarają albo wiedzą o tych update'ach, a te prezentacje też nie wyglądają na to, że mają kogoś nowego przekonać. No dobrze, ale to przejdźmy dalej. Zaraz po Summer Games Fest w czwartek pojawił się Day of the Devs po raz kolejny, w sensie w zeszłych latach. Nie oglądałem tego, więc właśnie niestety, nie wypowiem się. W tym roku niestety nie oglądałem, więc tutaj też nic nie dodam. Ale niedługo po tym pojawił się tej samej nocy zresztą Devolver Direct. I tutaj wiem, że oglądaliście, tak? Niestety trochę znowu to chyba najsłabszy był Direct Devolverowy, bo nie było Niny Strothers! Fantastyczna prowadząca, która była w poprzednich Devolverach i zawsze zachowała się swoją charyzmą i znajomością gier i że Devolver jest najlepszą, fantastyczną firmą na świecie i nikt nie podbije jak Devolvera. A tutaj tym razem postanowili wskrzesić fantastyczną maskotkę Devolvera, każdy kult klasik, Wolvie, którego każdy zna z lat 80-tych, 90-tych, każdy grał Wolviego. Nikt nie wie, kto to jest, ale każdy grał Wolviego. Więc bardzo fajna narracja. Tam była na Dali. Tam była taka narracja, że mamy maskotkę, która była super w latach 80. i 90. Nazywała się Wolvie i każdy pamięta, on był wszędzie, ale nagle coś się stało. Był jakiś dziwny event w uniwersum Wolviego i wszyscy się odwrócili. Ale... Bo to były czasy edgy, kiedy właśnie wszystkie platformówkowe albo właśnie takie animowane postaci musiały przejść właśnie taką dorosłość i Wolvie ćpał, brał narkotyki, palił papierosy i chciał być cool, ale nie wyszło i teraz Wolvie powraca. Czyli rozumiem, że po raz kolejny zrobili po prostu bardziej taki sketch niż konferencję. Oczywiście. Tak.
Tak, tak. I sketch był fantastyczny, polecam sobie obejrzeć. Mimo, że moim zdaniem był najsłabszy, to... Najsłabszy w sensie to, z dotychczasowych z dotychczasowych, tak. Tak, tak, bo poprzednie to były takie Devolver Cinematic Universe, że wszystkie się łączyły, to już było takie oddzielne w tym przypadku. Ale i najśmieszniejsze jest to, że podczas Devolvera wszystkie najfajniejsze zapowiedzi były w pre-show. Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, bo w ogóle znikąd pojawił się komunikat, że za trailer, który zobaczycie za chwilę, zapłacił Suda. I ja sobie tak myślę, ciekawe co to. I się okazało, że to będzie remaster Shadow of the Damned, czego się kompletnie nie spodziewałem. I też zapowiedział to, co będzie, jak to nagrywamy, następnego dnia o 6 rano, czyli Devolver Direct zorganizowany z okazji 25-lecia firmy. Znaczy nie Devolver, Boże, Grasshopper Manufacture Direct. Grasshopper Direct, tak, zgadza się, będzie w środę 14. Nie, przepraszam. Dzisiaj mamy środę, to będzie czwartek o 6 rano. Tak. Można się pogubić. Dobrze, to przejdźmy może do piątku, 9, i to było, co tam wtedy było? Były dwa eventy z tego, co widzę, i to było Accessibility Summer Showcase. To był raczej taki niewielki stream skierowany do osób zainteresowanych właśnie opcjami w grach, skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami, czyli właśnie związanych z wielkością, czy to czcionek, czy właśnie sposobem, w jaki grą można kierować. Była nawet pokazana gra, z tego co pamiętam, dla osób z autyzmem, gdzie można w dowolnym momencie przejść do jakiejś bezpiecznej strefy i się wyciszyć, jeżeli stwierdzi gracz, że gra jest zbyt intensywna dla niego. Więc tego typu pomysły. Wydaje mi się, że niewiele osób prawdopodobnie, bo jest to jednak pewna konkretna nisza, niewielu graczy będzie zainteresowanych tym tematem, natomiast domyślam się, że jeżeli ktoś projektuje gry, to jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, którą na pewno warto się zainteresować. Myślę, że potrzeba więcej takich gier dla takich osób. Gry powinny być bardzo accessible dla każdego. Tak, właśnie. To jest naprawdę fajnie, super, że ten dialog w ogóle jest toczony, że faktycznie te tematy się porusza, bo w jakiś sposób wpływa to nawet na gry first party. Widać to zresztą po grach Sony, które mają bardzo często bardzo, bardzo rozbudowane opcje. Nie tylko Sony ostatnio, właśnie jakiś czas temu deweloperzy z Turn 10, co robią Forzę, teraz najnowszą, robią tą grę, że będą mogli grać w nią niewidomi. To jest ciekawe właśnie. Tak, słyszałem o tym. No właśnie, więc to są bardzo ciekawe tematy, fajnie, że coś takiego powstało. I co tam jeszcze było? Tribeca Games Spotlight było w piątek. To było, pamiętam, że bardzo krótkie, chyba z pół godziny, powiązane z festiwalem filmów niezależnych, jeżeli się nie mylę, i tutaj właśnie chyba już drugi rok z rzędu, może dłużej, nie jestem pewien, też robią coś związanego z grami niezależnymi, i w tym roku wyglądało to w ten sposób, nie pamiętam już jak było w zeszłym, że wybrali po prostu kilka tytułów i starali się zrobić coś w rodzaju takiego małego dokumentu. Tych gier było naprawdę niedużo, tam z 6 albo 7, i po prostu kilka minut poświęcili twórcom, porozmawiali z nimi, ci twórcy opowiadali, dlaczego akurat taki pomysł, czym się kierowali, i muszę przyznać, było to zrobione bardzo ciekawie. O każdej z tych gier z przyjemnością wysłuchałem, co ci twórcy mieli do powiedzenia, i w sumie większość tych produkcji nawet zainteresowało mnie nie tak na pierwszy rzut oka, tylko właśnie po tym, jak wysłuchałem, co twórcy o nich chcieli powiedzieć. Bardzo fajnie to było zrobione i polecam, żeby sobie obejrzeć, jakby ktoś chciał. Natomiast zatrzymajcie mnie, jeżeli chcielibyście coś dodać, panowie. Natomiast w sobotę odbyło się Wholesome Direct, czyli właściwie po raz kolejny takie gry do serca przytul. I tutaj znowu, tak właściwie jak z karabinu maszynowego, masa gier, które właściwie ich takim najważniejszą cechą jest to, że nie opierają się, powiedzmy, na strzelaniu do wszystkiego, na wybuchach, na przemocy, tylko bardziej na właśnie wprawianiu w taki miły nastrój, albo poruszają jakieś takie bardziej emocjonalne tematy. Bardzo różnorodny zestaw. Myślę, że jeżeli tylko ktoś chce spróbować znaleźć coś trochę innego niż większość tego mainstreamu naszego growego, to właśnie tam powinien sobie obejrzeć. Zresztą wiele z tych gier można też ograć na Steamie. Nie jestem pewien, jak długo to będzie
na Steamie wspierane, ale w sensie kiedy te demka znikną, ale jest cała kategoria, gdzie można sobie właśnie nawet po tych konferencjach, po tych streamach wybierać, czy chcemy zagrać w coś, co było pokazane na Wholesome Direct, czy właśnie na innym. A właśnie kolejny, który widzę na liście, to był właśnie taki stream, na którym co chwila było mówione, o, demko już dostępne, demko już dostępne. I to był Future Games Show, Summer Showcase. I to również była sobota 10. I tam właśnie zgodnie z tradycją było prowadzone przez dwójkę voice aktorów i tym razem była to Laura Bailey i jeszcze muszę sobie... Yuri Lowenthal. Tak, dziękuję. Czyli w sumie oboje grali postacie z Persony 4 i wiele, wiele innych i postacie chyba ze Spidermana, tak? Tak, tak, tak. Więc tak, znowu dobrano ich tak, żeby jakieś tam śmieszne interakcje były i oni jakoś tam fajnie sobie całkiem radzili z poprowadzeniem tego. Trochę umarłem tylko w środku w trakcie tego show, bo pokazali naprawdę masę różnych gier i miałem tylko takie, nie za bardzo jakakolwiek z nich mnie interesuje, może tam coś od czasu do czasu, tak, nie wiem, to problem bardziej ze mną chyba niż z samym show, ale nic mnie tam szczególnie nie poruszyło. Czy ktoś z was oglądał? Nie. Future Game Show? Nie oglądaliście, dobrze. Ale Xboxa ma, widzę następnego. Xboxa pewnie wszyscy widzieliśmy i to była niedziela 11. Co się stało? To było bardzo dobre. Było bardzo dobre i bardzo mi się, bo praktycznie, przynajmniej dla mnie, na Xboxie był banger za bangerem. Prawie każda, przynajmniej 80% gier mnie interesowało, co jest szokujące dla mnie i bardzo mi się to podobało. Bardzo konferencja była fajnie poprowadzona, tym bardziej, że to był Xbox plus Starfield Direct i przez godzinę były gry pokazane z prosto Xbox Game Studios i tym podobne i third party. No i przez całą godzinę było szczegóły o Starfieldzie. No i myślę, że i tempo i bardzo dużo gier i większość tych gier było w Game Passie i były bardzo fajne niespodzianki moim zdaniem. Jeden z takich większych highlightów myślę, że to była nowa gra od InXile, na przykład Clockwork Revolution bodajże. Revolution. Nowa gra od Atlusa, czyli Metafora Refantazja. Tak, persony, które zlikowane były 2 dni wcześniej. A tak, to mówią, że przypadkiem chyba już na Summer Game Fest gdzieś na Instagramie ktoś zamieścił zwiastun, który miał się pojawić. I myślałem... No i ta osoba prawdopodobnie została zwolniona. A szkoda. Bo listing. I jeden nasz kolega słusznie zauważył pewien fakt, że to, że gry w persony na Instagramie zostały... wyciekły, zrobiło to znacznie większy hype niż pewnie byłyby pokazane podczas konferencji. Fair point. Przytłoczone, to po pierwsze, a po drugie nie spodziewałem się, że Atlus wróci do Project Refantazji, czyli do metafor Refantazio, która się tak się teraz ta gra nazywa, bo myślałem, że Atlus już ze wszystkim wyskoczył w tym leaku instagramowym, a jednak zaskoczyli. Zaskoczyli, bardzo pozytywnie zaskoczyli. Ogólnie w przypadku Xboxa myślę, że bardzo dużo było gier, które każdy, tak podobnie jak Summer Game Fest, każdy by znalazł coś dla siebie, albo jak w przypadku Sony, że było bardzo dużo RPGów, moim zdaniem. Było naprawdę masa RPGów. Co tu jeszcze? Były shootery, Forza była ogłoszona właśnie, że już data premiery. Pokazano bardzo, bardzo fajny cutscenkę właściwie z Hellblade 2, z Senua's Saga. Tak. I to, co było jeszcze fajne w tym, to obejrzyjcie to sobie w słuchawkach. O, może tak powiem. Jak słuchałem to w słuchawkach. Tak. Słuchawkach. Świetna sprawa. Ale może ktoś z słuchaczy, widzów nie... Ej, no ale come on, zaczęto od Fable'a i my żeśmy o tym nie wspomnieli. Tak, Fable, fantastycznie, bardzo się jaram, że powrót do Albionu i... Pokazano tego Star Warsa, który potem rozwinięto na streamie Ubisoftu i muszę przyznać, ten zwiastun naprawdę robił robotę. Ten Star Wars wygląda bardzo fajnie, znaczy trochę jak to, czym miało być Beyond Good and Evil 2, ale ja jestem z tym okej. Okay.
Tak, to jeszcze myślę, że rozwiniemy ten temat w kolejnych odcinkach, bo jestem pewien, że Ubisoft coś tam odzyskiwał z tych z produkcji. A wiecie, co mnie najbardziej denerwowało przy tym showcase'ie? Jak wyszedł Phil Spencer w koszulce Hexena. Tak. To nie może być przypadek. Ja nie zwróciłem na to uwagi, ale mój brat od razu po konferencji wysłał mi wiadomość, ty widziałeś tę koszulkę. A później zrobiłem sobie mały research i się okazało, że prawa do Hexena ma Bethesda, nie Activision. Mm-hmm. Nice. To jest ciekawe. Nice. Dlatego na przykład Hexen, ich pierwszy i drugi Hexen są w sprzedaży. To jest ciekawe. To ja jeszcze od siebie dorzucę jeden fakt, który mi się nie podobał wokół konferencji Xboxa, bo mieli bardzo dziwny deal z wydawcami third party, żeby przez 2-3 dni nie ujawniać platform, na które wyjdą te gry poza Xboxem i Windowsem. Nie wiem, komu ma to służyć. W zasadzie to jest promowanie konsoli. Sony to robi samo na przykład ze Street Fighterem albo Tekkenem. Nie do końca, bo jednak jak te trailery pojawiają się na showcase'ach Sony, to zaraz potem na kanałach producentów na YouTubie wychodzą trailery już ze wszystkimi platformami udostępnionymi. Nie zawsze. Myślę, że to jest po prostu promowanie, że właśnie, że ta gra jest idealna na tej konsoli i w tym przypadku po prostu Xbox, Microsoft ma deal z Atlusem pod tym względem. Myślę, że tylko pod tym względem. A tym bardziej, że dzisiaj ogłosili, że Persony wychodzą na inne platformy, oprócz ReFantazjo. Jeszcze ogłoszą. Zobaczymy. To jeszcze dodam jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę, mianowicie właśnie tutaj mówiłem, że ta formuła z Summer Game Festu był strasznie rozdmuchany przez to, natomiast Xboxa muszę pochwalić za jedno, że podobnie jak Sony, jedynie zaczęli mówiąc troszeczkę, skończyli mówiąc troszeczkę, ale cała reszta to po prostu był ciąg zwiastuna, konkretem. Raz chyba tylko Keanu Reeves się pojawił, żeby trochę potizować tego cyberpunka, nie? No właśnie, więc był cyberpunk, a mnie w ogóle to jakoś ale bardzo, chodziło. Bardzo konkretna była ta konferencja, bardzo mi się podobała i w ogóle bardzo dobrze, tak samo jak Sony, według mnie przynajmniej, dobrali sobie te zwiastuny. Ale to jest najciekawsza rzecz zauważyłem, bo ktoś fajnie, kto w internecie, jak czytałem sobie po komentarzu, coś tam, fajną jest, że Janowicz sobie chwycił, że gdyby ktoś wziął konferencję Microsoftu i Sony i nie mówił, że nikt nie wiedział, jaka byłaby marka, że na przykład czy to jest Xboxa, czy to jest PlayStation, wiele osób powiedziałoby, że obecna konferencja Xboxa to jest PlayStation. A w przypadku drugiej gry, tej konferencji, że Sony to jest Xbox, nie? Wiecie, odwrotnie. Jakby ktoś być może, bo trzeba by to sprawdzić, prawda? Ale ale do czego dochodzę? Że Xbox bardzo dużo gier właśnie first party pokazywał, bo 11 gier first party z tego, co się chwalili, bardzo dużo konkretów pod względem właśnie tak, że faktycznie też trochę takie mięsa takiego fajnego pokazywali. I w przypadku, że Sony ma bardzo dużo gier live service, tutaj były pokazane głównie single playery. To jest ciekawe. I bardzo mnie to zauważyło i bardzo mi się to podoba, że Xbox idzie właśnie tego single playowego gracza trochę późno, bardzo późno, ale gonią. I to mi się podoba. No dobrze, to żeby może nie przedłużać, o samych grach będziemy mówili, tak jak wspomniałem, w kolejnych odcinkach z tej serii. Co było dalej? Był PC Gaming Show, również w niedzielę i tutaj przyznam szczerze, nie oglądałem, ale z tego co pamiętam nie z poprzednich warto. Lat... Przemilczmy to temat, błagam. Z poprzednich lat pamiętam, że zawsze było bardzo długo, były takie suche żarty z Day 9. Nie zmieniło się. Było gorzej. Tak, i byli ci sami prowadzący. Zrobili narrację, że ta prowadząca została okradziona z głosu i jest teraz AI. I tak wyglądała ta prezentacja, że ten główny prowadzący stał na green screenie, na którym była taka bardzo brzydka wizualizacja jakiegoś tam laboratorium. Obok była projekcja AI tej prowadzącej tego PC Gaming Show i Cringe Fest i a mało jakieś dobre gier... rzeczy chociaż zapowiedziano? Czy nie do końca, tam chyba był... Nawet Killing Floora nie było, a to była tradycja, że zawsze był jakiś... Tam chyba był ten nowy Invector bez Avicii'ego.
Też mnie jakoś to nie chwyciło, tym bardziej, że wychodzi na początku tylko na peceta, więc jakoś tak... No, okej. Okay. Największym highlightem PC Gaming Show to zapowiedź aktualizacji do Vampire Survivors. Kurtyna. No dobrze. Chociaż domyślam się, że było tam dużo rzeczy i pewnie coś tam każdy mógłby dla siebie znaleźć. Natomiast mamy jeszcze inne rzeczy, o których powinniśmy wspomnieć, czyli że w poniedziałek, czyli przedwczoraj, tak, już zaczyna mi się czasoprzestrzeń zaginać, Ubisoft Forward się pojawił i pojawił się również Capcom Showcase. No właściwie na Ubisoftie chyba takim najważniejszą, kluczową rzeczą poza tym, co Ubisoft z reguły robił, czyli tam masa tych różnych gier tanecznych i jakiegoś tam Division i tak dalej, pojawił się właśnie Star Wars, którym się bardzo chcieli pochwalić. Widać, że to było ich oczko w głowie, żeby dobrze tę grę pokazać. No i na scenie przy bardzo małej widowni się odbywało. O, to właśnie nie wspomnieliśmy... Bardzo klasycznie właśnie, że jak stare konferencje E3, tak, że to była faktycznie... Tak. Scena, widać było tam devów, egzeków. Nie wspomnieliśmy o tym, że Summer Game Fest był, z widownią się odbył w tym roku, więc tak, wrócili już do tego. Mhm. Może będą wracać już do wszystkich takich klasycznych konferencji. Brakuje mi tego, przyznaję. Tak, a Capcom trochę pokazał takich swoich klasyków, pochwalił się, że 40-lecie obchodzi i tak dalej. No tam też pewnie ktoś coś dla siebie znalazł. Fajnie, że ten Ghost Trick, tak? Ta gra się że wraca, może w końcu uda mi się nadrobić. Zapowiedzieli ten... No za dwa tygodnie. Trylogię... Ace Attorney. Tak, Ace Attorney, ale Apollo Justice. O, tak się nazywa, bardzo zabawnie, że nazwali to Apollo Justice. To jest kłamstwo, ale bardzo uprzejme kłamstwo. Bardzo uprzejme kłamstwo. No jakoś musieli odróżnić od tej pierwszej trylogii. I może warto jeszcze wspomnieć dla naszych słuchaczy, że właśnie dzisiaj, w czwartek samego rana, ale no to już pewnie długo po tym, jak ten odcinek się pojawi w sieci, więc możecie szukać Grasshopper Direct oraz prawdopodobnie już po ukazaniu się tego odcinka będzie Annapurna Interactive Showcase i to ma być dopiero 29 czerwca. Zapomniałeś, że wczoraj jeszcze był Xbox Showcase Extended. Aha. Czyli rozszerzenie tego głównej konferencji. Tam była trochę bardziej pogadane, ale tam pokazywali więcej gameplayów z różnych gier typu z Forzy i pokazali nowe rzeczy też. Na przykład DLC do High on Life, zwane jako High on Knife, gdzie nasz gadający nóż będzie pełnił główną rolę i tam parę, na przykład więcej gier do Game Passa, etc., etc. Trochę bardziej przegadane, ale też było bardzo dużo takich nowości przyjemnych. Mm-hmm. No dobrze, to panowie, powiedzcie mi tak na zakończenie tego pierwszego odcinka. Przypominamy, że w kolejnych trochę więcej o grach będziemy mówić, trochę mniej pewnie o samych konferencjach. Jak tak ogólnie odczucia? Myślicie, że fajne były te zapowiedzi, fajne te streamy? Który wam się najbardziej podobał może? Może ja zacznę tym razem. No chyba Xbox. Szczerze mówiąc, Xbox, moja Xboxowa dawna dusza odezwała się z lochów. podoba. Xbox chyba mi się najbardziej podobał, najbardziej więcej konkretów, najwięcej takich ciekawych rzeczy pokazali. Tak, zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo subiektywne pytanie, bo pewnie zależy też od tego, jakie gatunki gier, kogo interesują i tak dalej. No ja kupiłem sobie Xboxa, nie mam PS5, więc gram na Xboxie. Rozumiem. Ale nie, tak szczerze mówiąc, nie. Xbox ostatecznie, mimo że tam niektóre gry właśnie jak Final Rebirth, bardzo bym pograł chętnie w maratona. Bardzo się cieszę, że... Właśnie to jest ciekawy case, że ta gra jest odkupiona, Bungie został kupiony przez Sony, a gra wychodzi na Xboxa także, więc... No tam parę gier było, ale Xbox. Chyba największe konkrety, najwięcej ciekawych rzeczy. A spoiler, jak w twoim przypadku? No to mi się dwie konferencje najbardziej podobały. Ostatecznie Sony i Xbox pokazały najwięcej rzeczy, które mnie interesuje. I ogólnie okres Summer Showcase, tych Summer Showcase'ów uważam za bardzo udany. Nie jest to co prawda poziom złotych czasów, kiedy te konferencje były na żywo. No
nawet nie Konami, no nie wiem. Sony w 2016 miało naprawdę udaną konferencję. O, ja pamiętam, te, no, to było jak Death te kurtyny się Death podnosiły i orkiestra tak, zaczynała tak, grać. Tak. O, czy doczekamy tego? Crash ogłosili wtedy. O, jednak no wiem, jak teraz wygląda mniej więcej branża gier, jak długo powstają te gry, jak bardzo wysiłek PR-owy przerzucił się na to, żeby nie hajpować gier 5 lat przed premierą, tylko pół roku przed premierą. I tak się nie udaje. No, wydłuża się niestety. To patrząc na to, to był udany okres. To w sumie potwierdzę tylko, znaczy potwierdzę, zgodzę się z tobą, że w moim przypadku PlayStation, faktycznie Xbox, ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym wybrać, to faktycznie konferencja Xboxa wydawała mi się taka dobrze skrojona, pokazali kilka fajnych rzeczy, w które być może zagram i tak dalej. PlayStation też podobał mi się pod wieloma względami. Organizacyjnie to, jak to przygotowano, jak pokazano, to, że nie marnowano naszego czasu właśnie jakimiś zbędnymi rozmowami i tak dalej. A tak swoją drogą to Tribeca Games Spotlight też myślę, że warto wymienić, też warto obejrzeć i cieszę się, że istnieje coś takiego jak Wholesome Direct. Raz w roku można obejrzeć. I wydaje mi się, że tym akcentem możemy skończyć i zapraszamy naszych słuchaczy serdecznie na kolejne odcinki z tej serii, gdzie już będziemy troszeczkę więcej mówić o mięsku, czyli skupiać się bardziej na poszczególnych grach. Tak więc do usłyszenia, trzymajcie się.